oprócz tych umiejętności, które pokazaliście, też niesamowita wola walki, hart ducha. Jak się tak na to patrzyło, można było mieć poważne wątpliwości, czy to jest mecz towarzyski. To magia narodowego, to kibice, czy to rywal, fakt, że to byli Niemcy, co was niosło do aż tak niesamowitej walki dzisiaj? Ja myślę, że wszystkiego po trochu. Na pewno kibice dzisiaj też fajnie nas dopingowali. Wiemy też, jaka ranga była tego spotkania. Wiemy, ile znaczą pojedynki z reprezentacją Niemiec. Niemcy to jest klasowy zespół, także na pewno chcieliśmy się zaprezentować z dobrej strony. Ta wola walki była, zaangażowanie. Myślę, że no poza tym, żeby w drugiej połowie troszkę więcej wziąć tej piłki na siebie, gdzieś poprowadzić tą, przejąć tą piłkę i więcej się przy niej utrzymać, to było to dobre spotkanie. To mentalnie na pewno podbuduje zespół, to może być taki początek kadry Fernando Santosza, jakim początkiem zdaniem wielu kadry Adama Nawałki był też mecz z Niemcami, też wygrany tutaj? No oby tak było. Myślę, że mamy bardzo silną reprezentację, mamy świetnego szkoleniowca i wygraliśmy mecz z klasowym rywalem, także wszystko wskazuje na to, że będzie wszystko szło do góry. Teraz mamy bardzo ważny mecz z Mołdawią, gdzie musimy wygrać to spotkanie i to będziemy chcieli zrobić. No, to musimy zrobić, bo innej opcji nie ma. No właśnie, jeszcze o to spotkanie z Mołdawią tylko chciałem zapytać, bo mental można przełożyć, takie pozytywne podejście, ale piłkarsko to ciężko to chyba będzie porównać. Będzie kompletnie inny mecz, inny rywal, rywal, który pewnie się schowa, poczeka, wy będziecie zmuszeni do ataku pozycyjnego. Tak, tak. Ja już miałem okazję grać z Mołdawią w Kiszyniowie, także pamiętam, jakie to było spotkanie. Też chyba zremisowaliśmy i było ciężko. No, spodziewamy się, że to będzie na pewno ciężki mecz i damy maksa, bo wiemy, na jakim etapie jesteśmy sezonu. No, już to będzie nas ostatni mecz i trzeba będzie dać wszystko, bo nie ma innej opcji jak 3 punkty dla Polski. No to tego życzę. Dziękuję bardzo.